Polsce absolutna euforia. Donald Tusk wyświetlił zdjęcie z Bidenem. Toczy się wielka debata. Kto widział się z nim dłużej? Kto widział się 40 sekund? A kto widział się całą minutę? A są tacy, co widzieli półtorej minuty. Są tacy, którzy uścisnęli rękę. Są tacy, którzy stali 10 metrów od ściskania ręki. Są tacy, którzy słyszeli i widzieli go na własne oczy. A są tacy, którzy widzieli zza pleców. Do rdzennych mieszkańców przyjeżdża jakiś czarodziej z perkalikami, im rozdaje i oni się na to rzucają i biorą i są zachwyceni, że ich pogłaskano i że ich podbechtano i że oni wreszcie uczestniczyli w wielkim historycznym wydarzeniu. To ubieganie się o względy panny jest przykre, bo pokazuje, że nie mamy w Polsce żadnego męża stanu, który po męsku by do tego podszedł. W porządku, Biden, przywódca mocarstwa, jaki by nie był, to odnosimy się do mocarstwa, szanujemy rangę funkcji, którą sprawuje, nawet jeżeli dany Biden nam się nie podoba, a poprzednio nam się nie podobał Trump albo Obama, to szanujemy to, że przyjechała Ameryka do nas na najwyższym swoim stołku. No i mąż stanu by podszedł do tego na spokojnie, jako równy z równym by rozmawiał, rozumiejąc różnice między sobą, ale równi to oni są w takim kontekście, że ja reprezentuję mój naród, ty reprezentujesz swój. To jesteśmy sobie równi pod tym względem. Ja jestem facet, który zrobił karierę w moim kraju polityczną, ty jesteś facet, który zrobiłeś w swoim. Jesteśmy sobie równi. Natomiast tutaj jest jakiś karnawał podległości. To, co pan opisuje, że oni sprawdzają, który ile minut na mnie patrzył, ile sekund na mnie patrzył. No ciekawe, przez ile sekund w drugą stronę, mówiąc, Biden widział Tuska, bo Tusk widział z bliska Bidena 15 sekund i się tym chwali. A Biden patrzył na Tuska, ciekawe, czy zarejestrował sekundę, czy dwie z tego patrzenia. Ja myślę, że oni wszyscy są głupi zwyczajnie. Aż przyjechała tak. Piękna, bogata panna przyjechała, piękna może nie. To oni się rwą do tej panny, bo chcą mieć fotkę zrobioną, wybory nadchodzą. Moim zdaniem oni wszyscy są głupi.